Dzień dobry, witam wszystkich szanownych Państwa. Bardzo mi miło, że chociaż przez chwilę będę mógł zająć Państwu czas. Co prawda na finał, ale ci, co czekali w myśl zasady, to się doczekali też dobrych wieści związanych też z szeroko rozumianymi podróżami. Drodzy Państwo, ja się nazywam Bogdan Luchryn, bo jestem właścicielem biura podróży Warius z Elbląga. Biura o dużej tradycji, działalność prowadzę od 1990 roku, tak jak widać. Też już pomału wchodzę w ten określony wiek i możliwości swoich i zawodowych, i jeżeli chodzi o potencjał i siłę, w dalszym ciągu ogromna. Podróżujemy, słuchajcie Państwo, po Polsce, po Europie, oferując różnego rodzaju atrakcje turystyczne dla różnych grup, w tym też oferta skierowana jest do grup senioralnych. Obsługujemy między innymi różnego rodzaju stowarzyszenia, Związki Emerytów i Rencistów, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Związek Niewidomych. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem pod wielkim wrażeniem, kiedy osoba niewidoma czy niedowidząca, ale mówię głównie o osobach niewidomych, które podróżują w towarzystwie osoby, która pomaga w trakcie przemieszczania się, i to jest ogromne wyzwanie, szczególnie mówię dla tej grupy. Też są osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną. Tak więc dopóki żyjmy w myśl zasady, póki czas, korzystajmy z tych dobrodziejstw w różnym biegu. I tak pokrótce. Troszeczkę tutaj o nas już wspomniałem. Te wycieczki są organizowane z dobraniem różnych środków transportu. Oczywiście klasyczny to jest autokar, ale gro ludzi też chce podróżować szybko, wygodnie i też bezpiecznie. Tak więc oferujemy też wycieczki samolotowe. To jest duże dobrodziejstwo. Mamy blisko lotnisko w Gdańsku, w Rębiechowie. Przy większej grupie też organizujemy transport, dowóz, tak więc wsiada dana osoba w Elblągu, czy w Pasłęku, czy w Braniewie, bo w zależności od jakiego kierunku, tak, w zależności od gdzie załóżmy grupa jest docelowa, i często jest tak, że do danej grupy można się dołączyć. Tak więc w wolnej chwili odsyłam Państwa na naszą stronę internetową warius.pl i tam na głównej stronie macie Państwo w głównym miejscu wyraźną taką informację: dołącz do istniejącej grupy. Jak mówiłem, może to być zlecenie instytucjonalne, może zebrać się grupa, na przykład chociażby Amazonek Elbląskich, czy jakaś inna grupa, i na przykład do danej grupy można się po prostu dołączyć. Zazwyczaj jest tak, że ten podstawowy zleceniodawca wyraża zgodę na taką ewentualność, z tego względu chociażby, żeby obniżyć koszty związane z transportem, podróżą, bo czy przewodnik mówi do jednej osoby, czy do 50 osób, trzeba taką samą kwotę po prostu zapłacić. To jest kilka takich rzeczy związanych z przygotowanymi ofertami na nadchodzący rok. Zaczynamy dość aktywnie, dość takim dużym uderzeniem, z Sylwestrem we Lwowie. To nie tylko impreza związana z powitaniem nowego roku, ale również taki trochę autorski program własny mój. Z tego względu, że oprócz klasycznych rzeczy, które mamy w ofercie do zwiedzania we Lwowie, też oferujemy coś innego, to znaczy szlakiem kultowych lokali. Jeden z lokali to jest teatr Piwa, gdzie na trzech poziomach ludzie sobie siedzą, biesiadują, wieczorem gra muzyka na żywo. Jest piwo z własnego browaru, piwo o różnych nazwach, na przykład jest wizerunek pani Angeli Merkel z napisem Frau Ribbentrop, jest pan Putin i tak dalej, i tak dalej. Kolejna rzecz to są nakty w Gruzji, przelot samolotem, na miejscu jest transport. Się okazuje, już z jedną panią rozmawiałem, nie ma wieku, znaczy maksymalnego wieku, kiedy można zacząć jeździć na nartach. Wracając do tych osób niedowidzących, miałem w swojej grupie kilka lat temu panią, która miała lat 62 i zaczynała uczyć się na nartach, jak mówię, przy pewnym dyskomforcie osoba niedowidząca. Tak jak mówię, nie ma żadnych tutaj barier. W naszym projekcie też są wyjazdy sanatoryjne. Takim klasycznym jest Truskawiec.
Ten dostawiec można zrobić też z dojazdem autokarem z Elbląga. Dla osób wymagających jest oferta przygotowana też samolotowa, gdzie z Gdańska można polecieć do Lwowa. Na miejscu tam organizujemy transport, przejazd do Truskawca. Mamy bardzo ciekawy obiekt, Elitnie Pro, formule o inkluzyw jest wyżywienie. Są zabiegi w samym centrum kurortu, zabiegi, których na przykład nie spotkacie Państwo w Polsce, między innymi słynny ezokeryt, coś na zasadzie borowiny, ale to troszeczkę inaczej działa. Jak mówię, odsyłam Państwa na stronę, tam są szczegółowe informacje. Jak również też oferujemy pobyty nad Polskim Morzem. Wspaniała, niewielka miejscowość na czas covidowy idealna, pod Dąbie Kołobuskim. I tam jest pobyt związany z rehabilitacją, z zabiegami. I co ważne, nie ograniczamy się tylko do takich typowych pobytów klasycznych związanych z rehabilitacją, ale zawsze jest program wyższący. To znaczy, organizowane są wycieczki turystyczne, wejście do lokalu, jakieś tańce, ogniska, grille, zwiedzanie okolicy, to samo dzieje się na bazie Truskawca, czy na bazie tutaj chociażby Podtonia. Kolejna grupa wyjazdów, wycieczek, to między innymi Lwów, mamy Gruzję. Gruzja też jest cudowną sprawą. Może ktoś z Państwa był, jeżeli nie, to zachęcam. To są u nas podane, są ceny już kompletne, nie ma tam dopłat do imprez wieczornych, do biesiad, do napoi, jak często się dzieje w tych dużych biurach, gdzie trzeba zapłacić dodatkowo za obiad, czy za kolację, czy za wodę, tą przysłowiową. U nas jest kompletna cena, łącznie pół litra jest zaplanowane wina do każdej kolacji na osobę, tak więc to jest po prostu morze przyjemności. Oczywiście też Armenia. Mamy tutaj właśnie między innymi ofertę skierowaną dla grup senioralnych, to jest Sierra del Rey, też i Szwajcaria Saksońska z wypadem na drugą stronę do Saksonii. Tu mamy kolejny pobyt. Kolejna rzecz związana właśnie z Podtąpiem, chociażby. Oprócz tego w naszej ofercie są też bilety autokarowe lotnicze promowe. Pomagamy też zrobić odprawę, jeżeli ktoś sam kupi bilet. Tak więc można do nas się udać i też świadczymy w tym zakresie po prostu pomoc. To więc na koniec hasło tysiące zadowolonych turystów to nie jest takie hasło wzięte jak gdyby sobie reklamowe. Faktycznie ponad 30-letnią działalność mieści mi Państwo obsłużyliśmy, też mam nadzieję, że będziemy obsługiwać ogromną rzeszę klientów. Biuro mieści się na 1 maja w Dębnej Cepeli. Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17. Jeżeli ktoś jeszcze z Państwa nie poprosił uloteczki, zapraszam tam na koniec sali. Jeszcze przez chwilę będę, gdyby chciał ktoś chwilę zamienić kilka słów ze mną czy z moimi pracownikami. Także serdecznie dziękuję, życzę Państwu wspaniałych, cudownych świąt, szczęśliwego nowego roku i pozostańmy w zdrowiu. Wszystkiego dobrego, do widzenia Państwu. Dziękujemy serdecznie, że to macie Państwo szansę dołączyć.